116 metrów. Korniłow obejmuje prowadzenie, a teraz Sabirjan Muminow z Kazachstanu. Wczoraj 47 w prologu. Prędkość poniżej 90 km na godzinę, no bo to tylko 15 platforma startowa. Z niej rozpoczęto te zawody. Trudne warunki, jak widzimy, padający mokry śnieg. Temperatura minimalnie powyżej zera. W tych trudnych warunkach Kazach sobie nie poradził. Skoczył tylko 107 metrów. Sabirjan Muminow, tam ostatni na liście, który nie ma jeszcze w tym sezonie punktów do klasyfikacji Pucharu Świata, a za chwilę pierwszy z Polaków, Tomasz Pilk. Tomasz Pilk, siostra.